Cześć, witam. Nie wiem jak tam z Wami, czy lubicie niespodzianki. Ja bardzo lubię zwłaszcza niespodziankowe przesyłki, w których znajduję różne niespodzianki. I właśnie ostatnio parę dni temu otrzymałam taką niespodziankową przesyłkę z Łodzi. Notabene, czy już czytaliście książkę Czarnego pod tytułem Tę o Łodzi, najnowszą, która się ukazała. A więc niespodziankowa przesyłka z Łodzi od Joanny, za co serdecznie już teraz dziękuję. A co w tej przesyłce się znalazło? Była to duża paczka, ale wyjęłam już z kartonu książki, bo tam się przygotowuje rewanżyk. A tutaj Wam pokażę tytuły. Życie średniowiecznej rodziny to jest ta seria, którą bardzo lubię. Książka państwa Guise'u, Francis i Joseph Guise, a więc Życie średniowiecznej rodziny. Mam już tę książkę, więc komu się na pewno przekażę, żeby ktoś mógł się pocieszyć. Dwie książki Erika Emanuela Schmidta. Specjalistką od Schmidta jest Paulina z kanału Z czym to się czyta. I pierwszy tytuł to jest Erik Emanuel Schmidt, przypadek Adolfa H. Tak wygląda. A drugi tytuł Erik Emanuel Schmidt, Kiki van Beethoven. Książka z płytą. O. Tak to wygląda. Jest istotą Twojego życia muzyka. Co się stanie, gdy wokół Ciebie zapadnie cisza? Dla Kiki początkiem zmian stała się zapomniana melodia. Wraz z nią wróciły bolesne wspomnienia, ale coś jeszcze. Nadzieja. Wiara w to, że znowu można poczuć głód życia. A tam o Adolfie H. to jest chyba powrót był Hitlera, jeszcze raz jakaś alternatywna historia. Ten tytuł widzę w wielu księgarniach internetowych i to jest Jeffrey Lieberman, Czarna owca medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii. Z tej książki dowiesz się, co łączy Zygmunta Freuda ze Steve'em Jobsem, jak wyglądały prehistoryczne przypadki trepanacji czaszki, dlaczego choroby psychiczne leczono lobotomią, co wspólnego z gangsterem Al Capone, ma gangster Al Capone z kompozytorem Robertem Schumannem. Przez lata psychiatria uchodziła za czarną owcę medycyny. Wizyta u psychiatry była ostatecznością i często wiązała się z ostracyzmem społecznym. Nie pomógł fakt, że powstające teorie dotyczące leczenia schorzeń psychicznych często były ze sobą sprzeczne. A więc historia psychiatrii. Dzisiaj już chyba się nikt nie wstydzi wizyty u psychiatry, ale wiele lat temu tak faktycznie było. Jeżeli chodzi o psychiatrię i ludzi chorych, to my w Międzyrzeczu jesteśmy z tym obeznani w jakimś sensie, bo tutaj jedną z naszych dzielnic są Obrzyce, w której znajduje się wielki szpital psychiatryczny, notabene w którym w czasie wojny Niemcy zamordowali wielu chorych i jest tam Izba Pamięci i pomnik, ale z tymi ludźmi jesteśmy oswojeni i z tą tematyką również, bo wielu lekarzy, psychiatrów w naszym mieście mieszka. A więc psychiatria, temat bardzo interesujący, no i w jakimś sensie mi bliski. Następnie, w co wierzą Polacy? Tomasz Kwaśniewski. Książka reportera nagrodzonego statuetką Grand Press. W co wierzą Polacy? Śledztwo w sprawie wróżek, jasnowidzów, szeptuch. No, temat równie ciekawy, ale bardzo aktualny. Co siódmy Polak odwiedził wróżkę? Ponad połowa czyta horoskopy, a jeden z sześciu jest przywiązany do magicznego amuletu. W internecie z łatwością możemy znaleźć oferty magicznych rytuałów zapewniających rzucenie palenia, wypędzenie złych duchów z mieszkania, a nawet rzucanie klątwy. Jak to bardzo, bardzo ciekawe. Bo jak mówię, rodzą się jak grzyby po deszczu. Właśnie wróżki, szarlatani jacyś, którym Polacy wierzą bardziej niż na przykład medycynie konwencjonalnej. No ale też mamy swoje jakieś takie, co tam, rytuały i zaklęcia. Co tam, 13 piątek i takie różne.
kiedy przeczytam i zrecenzuję tę książkę, no sobie podyskutujemy. Kto czego się boi, czego nie robi, jak mówię, w przysłowiowy piątek. Książka wydaje się bardzo interesująca. Wydawnictwo Czarne i jego seria reportażowa. Katarzyna Surmiak-Domańska, Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość. A więc Ku Klux Klan w Stanach Zjednoczonych. Katarzyna Surmiak-Domańska, gość zjazdu partii rycerzy Ku Klux Klanu w Arkansas, ma okazję przyjrzeć się klanowi z bliska. Rozmawia z wielkimi magami i smokami. Zakłada biały kaptur. Staje pod płonącym krzyżem. Przejrzałam już tę książkę. Myślałam, że Ku Klux Klan to głęboka przeszłość. A tu się okazuje, że w Stanach Zjednoczonych ma się dobrze. Dla mnie zjawisko niezrozumiałe. Tym chętniej przeczytam tę właśnie książkę o takim no właśnie tym przywiązaniu Amerykanów, zwłaszcza z południa, do tej organizacji. I znowu książka taka paramedyczna. Edward Dolnik, Nowe życie. Jak największe umysły wszechczasów odkryły, skąd się biorą dzieci? Nie każdy człowiek zastanawia się nad tym, czy Ziemia jest okrągła lub jak powstają gwiazdy, ale wszyscy chcą wiedzieć, skąd się biorą dzieci. Przez tysiące lat na to pytanie nikt nie umiał odpowiedzieć. Autor przedstawia fascynującą historię poszukiwania odpowiedzi na pytanie, które jako dziecko zadaje każdy z nas, czyli skąd się biorą dzieci. Jest to pytanie dla rodziców bardzo kłopotliwe, no bo jak to wytłumaczyć takiemu maluchowi? Także znowu świetna się wydaje pozycja. No i co? Bolesław Prus. Bolesław Prus, autor lalki, nie tylko. Monika Piątkowska. Prus, śledztwo biograficzne. Tak wygląda okładka. Na tropie najbardziej tajemniczego polskiego pisarza. Ma trzy oblicza. Aleksander Głowacki, Jan w oleju, Bolesław Prus. Rozproszone ślady jego biografii odnaleźć można nie tylko w archiwach i źródłach z epoki, ale przede wszystkim przemycone w jego twórczości. Monikę Piątkowska, łącząc temperament detektywa z wnikliwością psychologa, przeprowadza drobiazgowe śledztwo i tworzy pełnowymiarowy portret pisarza genialnego i niedocenianego przez współczesnych. Zobaczymy, do czego doprowadzi autorkę to śledztwo w sprawie Bolesława Prusa. Przyznam, że kiedy już miałam w ręku tę książkę, zaczęłam czytać, ale z jakichś powodów nie skończyłam. Zobaczymy, jak się drugie podejście mi ułoży. A więc Joanno, wszystkie książki absolutnie trafione, zwłaszcza te medyczne, że tak powiem, no są szalenie interesujące, ale to nie wszystko. Joanna dołączyła również mały bonusik. Bonusik biżuteryjny, który to bonusik, jak napisała mi w liście, kupiła w Sandomierzu. O, jest to broszka. Taka mała broszeczka, ale w niej najważniejszy jest kamień. Kamień, który nazywa się Noc Kairu. I tenże kamień jest granatowy, jak kairskie, wyobrażam sobie niebo, a w nim połyskują takie złote punkty, czyli gwiazdy. Przepiękny kamień. Jeżeli macie w domu cokolwiek z tym kamieniem, przeczytałam coś na jego temat. On odpędza duchy, pomaga w depresji, no i bardzo taką dobrą energię na człowieka sprowadza. A więc mała broszka z kamieniem, jak znalazł, z kamieniem Kairu właśnie jako takim głównym punktem, elementem dodającym uroku tej biżuteryjnej, temu biżuteryjnemu drobiazczkowi. A więc Joanno, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę niespodziankową przesyłkę. Jak już powiedziałam, książki trafione w punkt, Noc Kairu przecudna, więc nic tylko czytać, a Was zapraszam do dyskusji o tytułach, które tutaj Joanna mi przesłała i jak już powiedziałam,
rewanżyk jest w pudełku. Lada chwila zostanie wysłany. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie Cię pozdrawiam. A Wam również dziękuję i do zobaczenia.